Siemanko, mamy wtorek, 17 września. I jedziemy kosić kukurydzę w końcu. Dojedziemy, mieliśmy to robić w piątek. Ale jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, była guma do zrobienia. No i zrobiliśmy gumę wczoraj wieczorkiem. W zasadzie to już na noc była zrobiona. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia taka nieprzewidziana akcja. I że później będzie wszystko szło jak trzeba. Ja w to niby mam uwierzyć, nie? Nie, to nie u mnie. Nie u mnie takie rzeczy, słuchajcie. To nie ten typ człowieka, żeby miał wszystko w porządku. To się zawsze coś musi zadziać. Czy nie przypuszczamy? No ja niby jestem większy. Halo? Dobra. No i już mi zadzwonił, żeby jechać polem. Zamiast od razu powiedzieć, jedź tamtędy, to ja tak mam się domyśleć. Czy ja po czym mogę jechać? Może nie mogę jechać? Może mogę jechać? Ale jak mogę, to ja wolę przejechać na skróty przez pole. Że ja to talerzowałem. Tutaj ten pan poprosił. Czemu miałem nie potalerzować? Nie, pojadę sobie. O, patrzy się ten pan. Trójeczką pojadę, nie będę go piłował żyłową, bo nie będę na tym. Na czwórce ma ciężej. Tutaj pod górkę, szkoda hydrostatu. Tak, trójeczka to zawsze zdążę, nie? Na czwórce to by miało za ciężko. Nie pokazałem ani nie mówiłem, ale trochę dzioby poprawiliśmy tutaj, bo były w takim już stanie do poprawy. Aleśmy się tak spieszyli, że nie nagrywałem. No i tą gumę złapałem później. W ogóle ciekawa historia była, tak nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Może lepiej nie. No mieliśmy przygodę po drodze. Taką dosyć niecodzienną. A zresztą mogę powiedzieć. Zauważyłem, jak jechałem. Była druga w nocy. No i jechałem, już byłem taki zmęczony, już prawie przysypiałem. Cały dzień tutaj robiłem i chcę jechać.
drugi koniec Polski. Patrzę, samochód na drzewie, czołówka z drzewem, no i okazało się, że koleś tam no dosyć długo siedział za tą kierownicą, ale wyszedł o własnych siłach, pomoc wezwaliśmy i tam. I tyle, taka historia w skrócie. Co to, nowy asfalt wydali? Nie wierzę. Kiedy? Ja pierdziele. Co za... Wiecie co? Muszę trochę ponarzekać. Ostatnio w Parczewie robił drogi. I jak są naprawdę szerokie pasy drogowe i szerokie pasy jezdni, to teraz wszystko zwężają. Nie rozumiem tego. No oczywiście dodają po bokach ścieżki rowerowe, chodnik, ale zwężają jezdnie. Co mnie irytuje, no właśnie dlatego, że jeżdżę trochę dużym sprzętem, ale ogólnie jest niewygodnie, jak jest tak wszystko na ścisk, nie? Jak jedziecie osobówką, zawsze na poboczu jakieś gwoździe mogą leżeć i tak dalej, to się jedzie tak trochę od tego krawężnika, się odjeżdża kawałek i wszystko jest ok, tak? A tutaj teraz co porobili drogi, no to wszystko pozwężane i weź się kiś. A jak ciężarówką człowiek jedzie, albo rowerzystę wyprzedzić czy coś, no jest to utrudnienie, chociaż teraz jak tą ścieżkę rowerową zrobią, to rowerzyści teoretycznie powinni zniknąć z jezdni, ale tylko teoretycznie, bo każdy zna rowerzystów. Ścieżka jest, ale no cóż. Gdyby metr szerzej zrobili. Tutaj było, tutaj ta droga poprzednia, co była, zanim wydali asfalt, ona nie była zbyt szeroka, ale ten metr szerzej miała, tak jak widać mniej więcej. Tu się kombajnem brało oba koła i były na jezdni, a to teraz tutaj jestem jakoś tak. Panie Grzegorzu, proszę mi wybaczyć, ale przejadę przez twoje pole bardzo ostrożnie. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Poradził sobie. Jeszcze smarowanie łańcuchów.
co to takie straty? Gdzie? Na silbach. No nie patrz na to, bo jeszcze nie kosiliśmy, to już wariowo. Ale można się przejść za kombajnem zaraz, zobaczyć. Jak mogę, nie. Ale ryję dziobem. Dobra. Już nie będę tego naprawiał. A poziomować nie mogę tej przystawki, bo to nie jest Hillmaster. Jakby był Hillmaster, to tam bym sobie wyżej dał, a tutaj... Ale nie jest Hillmaster. Widzisz, jak człowiek się czasem zainteresuje przez przypadek, to wie. To są przystawki, które mają wałki daleko, nie? To ma blisko wałki. I te, co mają daleko, to są Hillmastery. I wtedy odpinasz wałek, żeby ją złożyć. Z jednej i z drugiej strony. No trochę więcej pierdzielenia, ale możesz poziomować header. A tutaj... Ze zbiornika coś się sypie? Ładnie. Czysta jest. Pokaż naszym fanom, jak tam ładnie idzie. Doczekałeś, Michałek. Kurwa, no. W końcu. Można było jeszcze poczekać, to byś 22 miała. Ty. Ale mieć to. Więcej pieniędzy byś miał. Ale masy mniej. Ale tak, to byś nie mógł się na dożynkach utrwalić, co robić. Tak, 10 tą sekta. No to sobie przemnożysz na wilgotność 35. Tyle mi sypała. Może być tak. Pierwszy zbiornik. Dzisiaj to mi idealnie idzie. To jest chyba piąty zbiornik. I piąty zbiornik akurat kończę tak, jak podjeżdżam do ciężarówki. Tak mi idealnie wychodzi. No, tego to jeszcze nie grali. Piąty zbiornik? Nawet nie liczę. No nie wiem, w każdym razie dobrze wychodzi.